gadą po śląsku, rozmawiam po polsku. No i tu, jakże się już tu znodła, to jagłonika rzut po prostu. Im ich prostym językom starają się chawaryć. Jako ty jesteś woskresienie, żywot i pokój, usłowszych rap twoich, dobry stawionego wita, Wieczesława, witania i się stronnego poczywszych. Chryście Boże nasz, i Cię słowo, słowo, co wyznaczamy z Ocem, i z dobry świętym i blagim, że otwarasz Twoim duchom, nie prystaj w wieki wieków. Poznałam mojego wodzie w szkole w Gliwicach. Oba uczyliśmy się na rektorów. No i przyszedł taki czas, że trzeba było, żeby on przedstawił mnie swoim ojcom, bo moi już go doskonale znali. No i jechaliśmy. Długo się wtedy cugiem jechało. Z Katowic do Warszawy, z Warszawy do Białegostoku i z Białegostoku do ostatniej stacji w Polsce, która się nazywała Zupki. Wysiedli my tam nad ranem, czekał tam już mój przyszły teść z furmanką. Siedli my, przywitali się serdecznie i o, boła się tego wszystkiego. Jak to tu będzie, bo trochę wiedziała, że tu ludzie gadają inaczej. I siedli my na ta furmanka, no i mój szac zaczął gadać po swojemu ze swoim ojcem. Ja z tego nic nie rozumiała. Rozglądała, że się ino na wszystkie strony, kaj on mnie tutaj wiozą. I na rozpacza, na takiej górce, stoją jedna przy drugim, jakieś chatki pokryte słomą, ale one były bez komina i ten dach sięgał prawie ziemi, no to żech się już przestraszyła fest. Jademy dalej, ale patrza, nie, wjechaliśmy do fajnej wsi, rosły tam takie wielkie drzewa, a wsi, po środku tych drzew stoły chatki drewniane, patrza, w tych okienkach są heklowane gardinki. Bardzo mi się to podobało. Przyjechaliśmy na plac. Czekała tam już, jak teraz mogę powiedzieć, moja teściowa, a ukochana babcia moich dzieci Anastazja, brat. No i po serdecznym przywitaniu przyszli, zaprowadzili mnie do wielkiej izby. No trochę inaczej jak u nas. Tako wyszorowano, jak teraz wiem, szarym mydłem podłoga, wszystko tak pachniało, woniało. No i od samego początku poczułam się raźnie, już nie taka spięta. Ale w dalszym ciągu nic żek nie rozumiała, co oni gadają. I tak się myśla, trzeba się wziąć do roboty i nauczyć się tego języka, bo nic z tego nie będzie. No jak ja będę z nimi gadać? Jo, my się braliśmy ślub w cerkwi. Było to do mnie niesamowite przeżycie, bo pojechaliśmy do Gródka, tam właśnie był nasz ślub. Pusta cerkiew, już trochę się tak ściemniało, bo to było tak pod wieczór. Przyszedł baciuszka, dostaliśmy te świeczki, mama mojego męża pobłogosławiła nas ikoną, była moja siostra, byli znajomi. No i chór śpiewał. I to było tak wzruszające, że no, że tego się nie zapomnę do końca życia. No i poza tym, że była szczęśliwa, że właśnie w cerkwi wzięliśmy ślub. Moi rodzice nie bardzo, bo na Śląsku w ogóle ta nie jest znana ta religia. Dziołcha, kaj ty pójdziesz, jeszcze za Ruskiego. Jak to wyjdzie? Jak wy będziecie żyć? To było ciężko, naprawdę ciężko. Ale potem, jak już wiedziała, że trafiła na wspaniałego chłopa, na jego bardzo fajną rodzinę i na ludzi, którzy
nigdy nie gadali o mnie żadnego słowa złego. No to jakoś już zdążyła żyć się jakoś przekonać, że to jest właśnie to, czego ja chcę w życiu. Bo muszę powiedzieć, że Gorol na Śląsku to jest taki człowiek, który przyjechał skądś tam, z Polski. I w mojej wielkiej śląskiej rodzinie było trzech Goroli. I wszyscy trzy mieli na imię Władek. Mój wujek, mąż mojej kuzynki i mój chłop. I ja, jak przyszła przedstawić mojego szaca babci, godum, że to jest Władek, no bo ona tam nie rozróżniała. I babcia tak patrzy na mnie i godo, patrz, Zosia wydała się za Gorola Władka, Sztefka mo Gorola Władka i ty żeś przyszła z Gorolem. To oni nie mają innych imion. No i teraz muszę wam powiedzieć takie to najważniejsze, co mnie spotkało. Poszła Rzech z moim wodią, z teściową. Pierwszy raz do cerkwi, to był ślub. Zaskoczenie było ogromne. Nie patrza, nie ma tam ławek, nie ma organów. Patrza na ten chór, nie ma organów. Wchodzą ci młodzi, a tu chór zaczyna śpiewać. Godą bum. To było, jakby anioły śpiewały pod niebem. Bardzo mi się to podobało. Od samego początku mnie to urzekło. I ten ślub inny jak nasz. Młodzi wcale nie klęczeli i na stoli trzymali w rękach takie cienkie świeczki. No a my jeszcze wtedy nie byli po ślubie. I tak się myśla, może ja bych tak wzięła ten ślub. No ale jak, śląskodziołcha, katoliczka, w cerkwi. Do mnie to jakieś to było takie, muszę powiedzieć, no nie wiedziała. Rozdarto między dwoma światami. Potem drugi raz poszła, że w niedziela na mszą. I zaś te same piękne śpiewy. I za którymś tam razem zaczęła, że już nucić, stojąc na tej cerkwi. Potem zaczęła sobie już przyswajać te ich ciężkie słowa, które mi nic nie gadały. Ja się nie orientowała, kiedy oni śpiewają Wierzę Boga Ojca, kiedy Ojcze Nasz. Długo to trwało, naprawdę, bo ja tydno przyjeżdżała na wakacje, na 2 miesiące. Ale potem przyszło tak, że na stare lata przyprowadzili mi się do Nowej Woli. Nie jego oczyszcza. Wiedziała, że już jak to jest na tej mszy i patrza, jest te same Wierzę w Boga Ojca. I to, że tak samo jak katolicy jest Matka Boska bardzo czczono, że tak powiem. Ja godą, no to przecież jest tak samo, tylko że w innym języku. I tak, że się przekonała do tego wszystkiego, że zaczęłam do tej cerkwi chodzić. Wszystko, ja to tak czuła i czuję do tej pory, że ta msza jest taka uduchowiona. Te panie tak śpiewały z takim, no przepięknie. No, trudno mi w tej chwili gadać o tym, bo sama śpiewam teraz w chórze. Stało się tak, że te panie skazały, że to mogą pryści śpiewać. I ja się bardzo ucieszyłam. Znałaś, że to tak nie będzie jak jeny, bo one to wysały z mlekiem matki, a ja
Ślązoczka. Ale prędko zaczęła śpiewać tak jak one i umiała, że i umiała w dalszym ciągu wczuć się w to wszystko. Co tu mogę powiedzieć? No to takie uduchowienie, ta cisza i te śpiewy wciągnęło mnie bardzo. I teraz jak jadymy na Grabarka albo do Supraśla, to mogę stoć w tej cerkwi i stoć i słuchać, jak oni śpiewają. Благословен Бог наш, всегда не пресно и во веки веков. No i już tam na drugą niedzielę idę już tak uśmiechnięto i Zinka każe, że idziesz z nami śpiewać. No pewnie. Potem patrza, przyszła Marysia. Młoda dziołcha, jeszcze chodziła do podstawówki. Klaudia, Paulina. One zawsze tak trochę zatku stoły. Ale ja mówię, pójdźcie, ty trochę bliżej z nami pośpiewacie. Dziążki się uśmiechnęły i przychodzą na chór i śpiewają. Ja tam nie widzę, żeby tam one specjalnie mnie tam wytykały błędy. Czasami było tak, że Otcze nasz, a jo, zaśpiewa Ojcze nasz. No to, ale Otcze nasz, dobra, dobra, już znaju, już będę śpiewać tak, jak tu napisano. Często jest tak, że Zinka dzwoni i do mnie i każe, ty, a może by my jakąś próbę zrobili? Ja zawsze chętnie, nie ma sprawy, Zina, przyjdę raniej do cerkwy, albo u niej w chacie spotykaliśmy się. I przychodziła jeszcze Ola, przychodziły panie Gala, pani Nadzia, już w tej chwili wiekowe panie. No i śpiewają. Tak samo jak one mi rozkazywały, to było ich całe życie. One sobie nie wyobrażają, że mogły by nie przyjść w niedzielę do cerkwi i nie pośpiewać. Przychodzę jakaś taka inna z tej cerkwi. Po prostu, że pokochała to śpiewanie. Ono jest takie fajne. Gospodzie pomiluj, Gospodzie Wszyscy wiedzą, że w prawosławiu obowiązuje kalendarz juliański i święta są 2 tygodnie później. Godą tu o Wilii na Boże Narodzenie, takim rodzinnym święcie, kiedy przyjeżdżają wszystkie nasze dzieci, albo teraz my jadymy do dzieci, gdzie spotykamy się razem. I po Wilii śpiewamy kolędy, my czasami kolędy białoruskie, te cerkiewne, które są fajne i razem z dziećmi kolędy katolickie. Mówię po polsku czy po prostu i tu nagle kajdziesz. Zinka czy Ola się obraca i go do
A co ty teraz powiedziałaś? No zapytałam się, gdzie idziesz? Aha. I idziemy roz do cerkwi i ogodom, no z takimi fajnymi dziołchami śpiewam. Ola się obraca, mówi. A czemu z dziołchami? Ja mówię, boście są fajne dziołchy, takie szwarne. A co to znaczy? Żeście są piękne. Aha. A dziołcha to nie jest brzydko? Nie, to jest tako fajno dziołcha, młodo, piękno. Aha. Rozrzech była u świety na plebanii. I jej mała Olenka wspinała się na taborecik. A jo tako przestraszono. Świeta, dawaj pozór, ta dziołcha z tej ryczki śleci. Co ty godasz? Już czasami żartowały, bo wiedzą, że ją godą. Ja mówię, patrz, że Lenka o mało by z tego taborecika nie spadła. No, tego języka chyba w życiu się nie nauczyła. Wielka rola w tym, co ja teraz robię, chodzę na ten chór i śpiewam, miał i odegrał nasz Maciuszka, mój proboszcz. Razem z matuszką bardzo mnie zachęcał, żebym śpiewała. Ja ciągle jedno i to samo w kółko, ale ja tak nie umiem. Nie, jest dobrze, niech pani przychodzi, niech pani śpiewa. I jemu właśnie mam dużo do zawdzięczenia, że jestem tu i że śpiewam, że to w tej chwili jest to moje całe życie. Widzę, co on robi do tej wsi, jak on jest do ludzi, i jak z wszystkimi pogodą. I nie ma to żadnego pretensji, że tam czasami nie przychodzi do tej cerkwi, nie modli się. Przecież ja tu była cudzą, nie od nich, a że jednak tym sołtysem została. No, starałam się jakoś, żeby te ich problemy, które mają, te nieszczęsne drogi, żeby jakoś z burmistrzem załatwiać i zawsze się przynajmniej trochę udało. No ale przyszedł czas wyborów do Rady Miejskiej. No i co, startować? Nie startować. Ale Rzek się zgodziła. Mój chłop właściwie to mi odradzał. Zostań już tym sołtysem, ale nie. No i co? I Zajrzek wygrała. Ale wam jeszcze coś powiem. Dzisiaj rano tu nad moją głową dziesiątki bocianów urodziło niesamowity bal. Wiecie co? Aż się rozpłakała, że ja mieszkam na takiej fajnej ziemi, wśród niesamowitej przyrody i mogę podziwiać takie bociany. Na Śląsku ich nie ma. Mnie zrobiła Rzech, klipsła Rzech trochę, mam trochę zdjęć, żeby im pokazać, jak tu jest, bo oni mi nie uwierzą, że można oglądać takie piękne rzeczy na pięknym, błękitnym niebie. Raduję się, że my tu przyjechali. To był super wybór, że znalazła się tu na Podlasiu, wśród tej przyrody, ludzi wspaniałych i no zaśpacza na to niebo i no i raduje się całym sercem, że tu jest. Nie, ja mam gości. Nie, absolutnie.